Jedziemy, jedziemy, a to miało być gdzieś pod Antalią. Ty, jeleń, drużyna za nami jedzie. Dodaj gazu, stary, ale spokojnie. Dalej za nami jadą. Bo nie wiedzą, że mamy kamerę. Gaz do dechy. Musimy ich zgubić. Mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Pójdę sprawdzić, co jest za górką. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Cześć, 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 witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Mamy nadzieję, że będzie tak, jak zapowiedzieliśmy przed chwilą tym słynnym setem filmowym, a więc zaczynamy cały dzień, jedziemy! Mam nadzieję, że lubicie ujęcia z interwencji bramkarskich, bo czasem, żeby je dla was złapać, musimy poświęcić i sprzęt, i zdrowie. O, tak! Dawaj! Dzisiaj klasykiem z Chłopaki nie płaczą, a teraz zgodnie z siarą z Killera możemy powiedzieć, że przyszła kontrol. Dzień dobry, panie prezesie, widzę, że wizytacja. Cześć, Kuba, cześć. No lekka, oczywiście, musi być. Na każdym obozie musi być wizytacja. Przynajmniej parę dni. Co, zadowolony jest póki co z chłopaków i z efektów pracy? Nie, super. Znaczy, wczoraj przyjechałem dosłownie przed meczem, także nie miałem okazji widzieć treningu wcześniej, ale mecz wyglądał naprawdę dobrze, w sensie takiej intensywności gry. Zaangażowania, szybkości, także byłem zadowolony. Powinniśmy wygrać, szkoda, że nie wygraliśmy, ale nie ma to jakiego znaczenia. I dzisiaj widzę też trening fajny, także wszyscy skupieni, zaangażowani, super. Ja rozumiem, że to nie jest tylko taka wycieczka krajoznawcza, więc jakie są takie główne cele wizyty, kiedy przyjeżdżam do nas? Nie no, po pierwsze popatrzeć rzeczywiście, zobaczyć to swoimi własnymi oczami, jak wygląda każdy zawodnik. Ale to też jest zawsze okazja, żeby porozmawiać dłużej z trenerami, z każdym też indywidualnie. No i się spodziewam, że będziemy mieli też trochę spotkań zewnętrznych też, bo Rady Kucharskie przyjeżdża dzisiaj, także będzie okazja, żeby posiedzieć i na spokojnie pogadać i wewnętrznie, i zewnętrznie. Wiemy, że za taktyką na treningach specjalnie nie przepadacie, dlatego dzisiaj mieliśmy trening strzał. Trening dośrodkowań. Radek, kto był więcej razy górą, ty czy Jędza? Zapytaj Jędzę. Myślę, że tam było z 10 do 1. Radek się mówił, że mam cię spytać, jaki był wynik waszej konfrontacji. Bo on uważa, że 10 do 1 dla niego. Ha! Nie żartuj sobie. No, że ja mu nie strzelałem, tak? Ja odnoszę! Widzą! Nie! Że jedna tam wpadła. Nie, 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 poczekaj. Dostał chyba z 4 czy 5. Jeszcze wcinę dostał. Takie!
już prawie płakał, nie? Już później chciał mnie demolować. Czyli niezgodność, to jakaś. No ale trzeba, ale posłuchaj, trzeba na treningu mu trochę czasem też odpuścić i dać. Bo on wie, że jest praktycznie bez szans przy moich uderzeniach. To Mateusz, może ty powiesz, jak było naprawdę? Bo Mati? Ja nie wiem, ja wrzucałem. Rozbieżność jest zeznanie. Mati wrzucał. Ja wrzucałem. Rzucał po ziemi. Zdarzyło się. Nie, raczej zdarzyło, ale no ogólnie górą się. Powiem ci, że mało wolno, no. O. Kąśliwe takie. Jeszcze trzeba popracować troszkę, nie? No z wiatrem to właśnie odchodziło za daleko. Dobrze, że wiatr to ci pomagał. Nie, musi coś działać na korzyść, wiesz o tym. Tak. Ale pozytywnie. Kto w strzeleckim dzisiaj najlepszy? Tym na koniec, czy wcześniej? Nie no, na dzisiaj na treningu. Mówiliście do środkowania i wykończenia, nie? Ja tam patrzyłem na siebie, ewentualnie na kolegę przede mną, to nie wiem jak wszyscy strzelali. Ale myślę, że nawet w porządku. Bradek Cieżniak uważa, że Jędza mu strzelił jedną, Jędza uważa, że wyładował mu z pięć, więc tutaj szukamy jakiegoś, wiesz, obiektywnego sędziego, który dostrzelił. To możemy powiedzieć, że Jędza strzelił trzy, a i Radek obronił też tę drugą połowę, żeby znaleźć taki złoty środek pomiędzy. No pan tam za bramką stał, przy dośrodkowaniach. Usiłujemy spór rozstrzygnąć. To był dzisiaj lepszy, czy Radek Cieżniak, czy Jędza, bo się obaj nie mogą dogadać. Każdy uważa, że był górą w bezpośrednich pojedynkach. Pan tam za bramką stał. To jak Radek Cieżniak? Tak. Radek nie wiem, nie widziałem. Nie widziałem, patrzyłem się na Radka Majeckiego i na Czarka Miszta. No i jak tam młodzi się spróbują? Bardzo dobrze. W bramce. Jeśli chodzi już o wykończenie, słabo wszyscy. Czyli muszą z trenera brać przykład, co znajdę przykład? Muszą poprawić, muszą od siebie sami wymagać dużo więcej pracy. Jak było naprawdę? Tego się już pewnie nie dowiemy. Szansa do rewanżu dopiero jutro, dlatego że po południu chłopaki mają siłownię. Po obiedzie zawodników czekał zjazd na pierwsze piętro i wizyta w siłowni, gdzie trenerzy zadbali o to, żeby chłopaki porządnie się zmęczyli. Baby slide in on my feet. Co ty masz powiedzieć? Ja jestem bardzo motywowany do każdego treningu, 120%. Ale co masz? No, to zapisuj. Bardzo dobrze. Dochodzi 20, czekamy aż zawodnicy przyjdą na kolację, ale zanim oni zaczną jeść, no to sztab szkoleniowy przygotował im małą niespodziankę. Until now, and we want more, a lot more. It's important if this second part is also to be strong here. Stuknął nam właśnie półmetek zgrupowania, wy wciąż jesteście z nami, więc wypada wam chyba za to bardzo podziękować. Zachęcam oczywiście, żebyście z nami pozostali, bo gwarantuję, że jeszcze ani my, ani piłkarze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Słuchajcie, zaczęliśmy cytatem z filmu, więc w ten sposób również wypadałoby chyba skończyć zatem. No i to wszystko, i do gabloty. Cześć! Prawa, lewa, prawa, lewa, odegranie wewnętrzną częścią stopy, wybiegam do piłek, przyspieszam, przeprowadzam też dobre tempo, zostawiam i spokojnie wracam na drugą stronę, 4 razy i dziękuję, idziemy do trenerów. Ty druk, brat.
Praca rąk, Piotrek! Jeszcze mocniej! Próbuj teraz chyba! Próbę! Próba! Dobra, aparat, dobra. Mam nadzieję, że żyjesz! Ja żyję, ciekawe jak aparat! Czy widział, że siatka się rusza? Tak jest! Offside, offside!